Cały czas kontynuowana jest akcja zbierania środków na rehabilitację Pawła Nowakowskiego, który zasłabł podczas meczu piłkarskiego we wrześniu. W akcję pomocy Pawłowi, który potrzebuje kwoty 30 tysięcy złotych miesięcznie na rehabilitację, angażuje się powiatowy zespół szkół w Warcie, który w środę w holu Starostwa Powiatowego w Sieradzu zorganizował kiermasz ciast. Jak zwykle wszystko dopisało masa darczyńców i osób niosących pomoc. Aby rodzina miała adekwatne wsparcie. Jesteśmy świadomi, że takie pojedyncze akcje na pewno wiele nie zdziałają, dlatego też rozszerzamy nasze wsparcie na wszelkie możliwe instytucje. Zaczęliśmy od festynu na naszym gminnym terenie. Teraz atakujemy, że tak powiem kolokwialnie, Sieradz. Odwiedzających starostwo pozytywnie zaatakowała różnorodność ciast, którą proponowali uczniowie i nauczyciele szkoły. Chętnych do zakupu słodkości nie brakowało. Pomoc i wsparcie dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza wtedy, kiedy walczą o powrót do normalności, do zdrowia, naprawdę warto wspierać wszelkimi sposobami. I mówię, chylę czoła tutaj przed organizatorami tej akcji. Dlatego jak tylko usłyszałam komunikat, to pofatygowałam się na dół. Wszystkie ciasta udało się sprzedać, a podczas środowego kiermaszu udało się zebrać 2150 zł.